Odpowiedzmy sobie na pytanie czym jest bash. Bash jest niczym innym jak powłoką systemową. Z angielskiego shell. Jest to program komputerowy, który pełni rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym a lub aplikacjami, a użytkownikiem. Właśnie powłoka systemowa. I bash jest jednym rodzajem z powłok systemowych. Czyli w tym przypadku możemy wprowadzić jakieś y, zapytanie, jakieś polecenie i otrzymamy rezultat. Jeżeli wpisujemy ls, ls -la, to otrzymamy informację w tym przypadku taką, jaką zwraca to polecenie, czyli listuje nasze pliki i katalogi i zwraca informacje w post postaci szczegółowej, czyli Tutaj mamy informacje o uprawnieniach, o użytkownikach, grupach, a nawet dacie i modyfikacji naszego pliku oraz zajętości. Jeżeli użyjemy przełącznika minus "-h", to zostaną te zajętości, czyli te wagi poszczególnych plików i katalogów zaprezentowane w postaci takiej human read, czyli w tym, w tym przypadku będą ograniczone do kilo, mega i bajty, jeżeli też takie. Się znajdą pliki. I powłoka systemowa w tym przypadku pełni rolę takiego pośrednika, który reprezentuje nas, użytkownika, i dogaduje się z systemem, czyli w tym przypadku z narzędziami, z aplikacjami. I dzięki powłoce możemy sterować naszym systemem operacyjnym, czy też dalej czytaj komputerem. I oczywiście. Powłoka ma swój język i musimy go znać, żeby móc poruszać się po tej powłoce. Czyli jeżeli chodzi o nasze komendy, polecenia, musimy znać jakie są dokładne w jakim systemie. Bo na przykład CMD, jeżeli sobie wpiszemy w systemie Windows, zwróci nam konsolę, otworzy nam terminal. Jednak w systemie Linux polecenia CMD nie ma i bezpośrednio ono nie otwiera naszego terminala. Są też powłoki graficzne, jak i tekstowe. Takim przykładem powłok graficznych może być na przykład y, emulator shella, czy też GNOME shell w środowisku graficznym, jeżeli takie posiadamy, też przykładem powłoki graficznej może być na przykład narzędzie PuTTY w systemie Windows. Są różne rodzaje powłok graficznych i tekstowych, jeżeli w tym przypadku byśmy y, a sprawdzali po prostu takie powłoki. Przykładem powłok tekstowych może być na przykład sh, ksh, czyli w tym przypadku Corn Shell. Jeżeli mówimy o sh, to jest Born Shell, na którym tak naprawdę bash bazuje i z którego bardzo dużo, jeżeli chodzi o konfigurację i swój rozwój, zawdzięcza. I jeżeli chodzi o. Historię Bash'a, to nazwa jest akronimem od Born Again Shell, czyli w angielskim jest to gra słów fonetycznych i brzmi jako Born Again Shell, czyli odrodzona powłoka, jeżeli mielibyśmy to przetłumaczyć bezpośrednio na język polski. Stąd też ten skrót Bash, czyli Born, B, Again, A. I Shell, czyli w tym przypadku SH. No i głównym programistą, jakby twórcą e, basza jest Brian Foxa oraz Cheetah Remray. I został on stworzony w roku 1987. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.